Bardzo serdecznie witam Państwa na konferencji prasowej poprzedzającej wernisaż dla nas bardzo ważnej wystawy. Wystawy zatytułowanej Stolarski kunszt, meble XV-XVII wieku. Wystawy, której kuratorem jest pani Małgorzata Korzel-Krasiak. Bardzo serdecznie. Proszę Państwa, no, tu daję o sobie znać trochę, powiedziałbym, syndrom przysłowiowej kany galilejskiej. Otóż prawdą ci jest, że rzeczywiście pod koniec roku, tak można powiedzieć, choć do tego końca jeszcze trochę czasu musi upłynąć, rzeczywiście Muzeum Narodowe jakby wypełnia przestrzeń, którą ma daną do dyspozycji. Myślę tutaj zarówno o wszystkich naszych oddziałach, a o gmachu głównym w szczególności. Dzieje się tak dlatego, że świadomie jakby zaplanowaliśmy te najważniejsze, najbardziej powiedziałbym okazałe wystawy pod koniec roku, czy w ostatnim jego kwartale. Robimy to też, no nie ukrywam, bo dziś mogę się jakby tą informacją z Państwem podzielić, ba na swój sposób pochwalić. Otóż proszę sobie wyobrazić, że Muzeum Narodowe we Wrocławiu po trzech kwartałach tego roku osiągnęło jakby frekwencję taką, jaką uzyskało ze znakomitym roku ubiegłym. Więc cieszy nas to w szczególności, dlatego że na swoisty deser zaproponujemy Państwu no, dwie, trzy smakowite wystawy. Jedną już Państwo mieli okazję oglądać, myślę tutaj o wrocławskiej Europie. No i dzisiaj ta szczególna, która dla nas jest dlatego tak cenna, gdyż prezentuje no, w pierwszej kolejności nasz stan posiadania, a jest to stan wyjątkowy, o czym za chwilę opowie Państwu kurator wystawy. No i skoro już, to też jest to kolejny dowód no, niezwykłej jakby tu kompetencji i też wiedzy pani kurator, którą muszę tutaj w ten szczególny sposób jakby wyróżnić, dlatego że to ten wyjątkowy, pożądany, może inaczej, pożądany, a niestety coraz bardziej wyjątkowy przypadek, kiedy to właśnie osoba odpowiedzialna za fragment kolekcji muzealnej, no konsekwentnie, bo to już kolejna i publikacja, i wystawa pani Małgorzaty Korzel-Krasnej, prezentuje nam zasoby jej przyporządkowanego fragmentu zbioru. A że robi to niezwykle kompetentnie, no o tym za chwilę Państwo zobaczycie, przekonacie się i przeczytacie, dlatego że tutaj bardzo istotnym elementem całości tego przedsięwzięcia pozostaje to, iż w tej wystawie dedykowane są dwie bardzo cenne publikacje. Ta pierwsza w swojej okazałości, w bardzo udanej formie edytorskiej, jest dlatego dla nas tak ważna, gdyż to jest kolejny katalog zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Muzeum Narodowe we Wrocławiu bowiem szczyci się tym, iż stara się konsekwentnie, krok po kroku upubliczniać jakby swoje zasoby. To robimy, jak się okazuje, jako pierwsi w Polsce, bo tego typu opracowanie, na tym zasadza się również szczególna wartość merytoryczna tego katalogu, jest rzeczywiście pionierskie. Jeszcze żadne muzeum nie zdobyło się na tak bogaty, tak kompetentny i tak wnikliwy właśnie wnikliwą prezentację swoich zbiorów i za to jestem szczególnie wdzięczny pani kurator. Tak jak powiedziałem, muzeum dzięki właśnie tej wystawie wypełnia przestrzeń, którą dysponuje. Dziś już doprawdy nie ma chyba właśnie takiego miejsca, w którym byśmy nie prezentowali swoje zasoby. Robimy to, jak mówię, konsekwentnie. Ta wystawa jest też, i tu pozwolę sobie na swoisty anons, jakby no, jednym ze sposobów oswojenia tej przestrzeni, bo przypomnę Państwu, wszak od prawie już kilku, trzech, czterech miesięcy to, co przez 5 lat znajdowało się na poddaszu, na ostatniej naszej kondygnacji, a mianowicie polska sztuka współczesna drugiej połowy XX i początku XXI wieku, dzisiaj już na stałe się zadomowiła w naszym nowym oddziale Muzeum Sztuki Współczesnej w pawilonie Czterech Pokój. Co to oznacza? Ano oznacza to, że ta wyjątkowa powierzchnia i przestrzeń, bo przypomnę, ona posiada, można powiedzieć, najlepsze z możliwych
parametrów konserwatorskich, czy też no, generalnie jest przygotowana do prezentacji wszelkiego rodzaju dzieł sztuki, z czasem przekształci się w naszą galerię stałą i nastąpi to w przyszłym roku. Galerię stałą, na której chcemy prezentować w pierwszej kolejności właśnie nasze wyjątkowo bogate zbiory rzemiosła artystycznego, w tym również prezentację sztuki Orientu, Bliskiego i Dalekiego Wschodu i wreszcie też, bo tego nie znajdziecie Państwo w pawilonie Czterech Kopuł, tam zagości również prezentacja czegoś, z czego Wrocław, Dolny Śląsk jest szczególnie jakby dumny, mianowicie szkła i ceramiki współczesnej. A zatem z czasem ten czas no, jeszcze trochę brakuje, bo to są plany roku przyszłego, ale póki co no, jakby już pewnego rodzaju anons, zapowiedź, pewnego rodzaju no, próba zmierzenia się z ciekawą, interesującą, choć na swój sposób wymagającą przestrzenią ekspozycyjną. Na ile nam się udało, mi osobiście jestem przekonany, bo chyba za to też płacą, mianowicie jestem przekonany, że bardzo dobrze nam się udało, ale to oczywiście Państwu pozostawiam ocenę. Także, jak mówię, mogę tylko podziękować, to robię niniejszym w obecności Państwa, Pani Kurator, bo za jakby konsekwencje, za kompetencje, za trzecie coś na K powinno być, na pewno erudycję i wiedzę, bo to wyjątkowa właśnie wiedza, bardzo powiedziałbym tajemna, a dzięki takim publikacjom, dzięki takim wystawom i takaż też idea jest tego przedsięwzięcia, o tym Państwo też będą mieli okazję za chwilę się przekonać. Ogromny nacisk położony został na walor taki powiedziałbym edukacyjny, dydaktyczny. Tam naprawdę można nie tylko podziwiać wspaniałe zabytki, jakie zgromadziło Muzeum Narodowe we Wrocławiu, ale też dowiedzieć się, jak rzeczone meble powstawały, jakie techniki stosowano przy ich wykonaniu i rzeczywiście jakie efekty praca stolarzy, no, rzeczywiście mistrzów tego rzemiosła przyniosła. A zatem, proszę Państwa, tak jak mówię, to jedna z ważniejszych wystaw, szczególna wystawa, bo jeszcze raz podkreślę, no, po raz pierwszy, proszę mnie poprawić, mamy okazję no, w takim wyborze i w takiej ilości, bo tu rzeczywiście i również na to pozwala nam ta przestrzeń, przypomnę przestrzeń, która podzielona jest dzisiaj pomiędzy dwie prezentacje i jedną też już gościmy od tygodnia, z czego też się ogromnie cieszę. Mianowicie to jest dorobek, czy też osiągnięcia absolwentów i młodych pracowników Akademii Sztuk Pięknych wrocławskiej imienia Geperta. Proszę Państwa, a zatem pozwolę sobie się poprosić o zabranie głosu panią kurator, która przybliży Państwu właśnie zakres i charakter, opowie o zgromadzonych tam i wyeksponowanych zabytkach. Potem oczywiście Państwo mają, a jakże, okazję przede wszystkim właśnie z panią kurator tutaj porozmawiać, a następnie zaproszę Państwa na właśnie ostatnią kondygnację muzeum, abyście sami się przekonali, że to, co tutaj mówimy, znajduje pełne potwierdzenie w tym, co tam zostanie Państwu pokazane na tej przerwie. Możemy korzystać, jeżeli Pani... Nie wiem, zobaczę, czy głos będzie wystarczający. Czy głos jest wystarczający? Słyszycie Państwo? To może... Tak, proszę przyjmijmy. Nie będzie wystarczający. Bardzo się cieszę, ponieważ naprawdę jest to pierwsza prezentacja w historii naszego muzeum mebli tych najstarszych, pochodzących z kolekcji naszych własnych. Tylko kilka eksponatów pochodzi ze zbiorów prywatnych, ale też mam nadzieję, że może one w przyszłości zostaną zakupione, ponieważ chciałabym od razu zwrócić uwagę, że trzy eksponaty, które zostały kupione w ostatnich dwóch latach, to dzięki właśnie wsparciu pana dyrektora i zgody pana dyrektora, które znakomicie się znalazły w tej kolekcji, którą Państwo za chwilę zobaczycie. Najbardziej chciałabym Państwu pokazać te meble właśnie tam na wystawie, ponieważ one jakby same się bronią i same opowiadają swoją historię. Reprezentują style od gotyku poprzez renesans do bardzo wczesnego baroku. Jest ich zgromadzonych około 250 egzemplarzy na całej wystawie i bardzo chciałam, żeby stawić nacisk, akcent na tą stronę techniczną, jak budowano,
jak tworzono te meble, ponieważ ten czas początkowy, czyli od XV, głównie XVI wieku, jest okresem, kiedy meblarstwo wiąże się z powstawaniem stolarstwa. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że taką umowną datą powstania stolarstwa to jest rok 1322. Dlaczego? Dlatego, że wtedy wynaleziono pierwszą piłę wodną do cięcia desek. A deska to jest właśnie to wyzwanie dla stolarza. Wtedy oni musieli wymyślić, jak te deski obrabiać, jak je łączyć ze sobą, tworzyć podzespoły poszczególnych elementów do budowania właśnie mebli. Nasza kolekcja, kolekcja Muzeum Narodowego, jest dość reprezentatywna dla okresu, o którym mówimy i który prezentujemy. A mianowicie są tam przedstawione przede wszystkim najważniejsze typy sprzętów, jakie były wtedy tworzone. Króluje wszechobecna skrzynia i to w bardzo różnych wersjach, o czym Państwo będziecie mogli się za chwilę przekonać. W bardzo różny sposób tworzona, budowana i dekorowana. Następnym takim meblem, który był powszechny w tamtym czasie, to jest kabinet. Różne warianty różnych małych sprzętów, jak półtynek, sepet, kaseta i tego podobne, właśnie temu podobne właśnie małe sprzęty. Również jest prezentowanych kilka szaf, ponieważ szafa to też jest pochowna skrzyni, tyle że skrzynię postawiono w pionie. W związku z tym w ten sposób powstała szafa. Są też kredensy, no i meble szkieletowe, stoły i krzesła, fotele. Te najwcześniejsze, te właśnie w takiej okazałej bardziej formie, albo bardziej uproszczonej. O tym wszystkim chciałabym Państwu wszystkim opowiedzieć na miejscu właśnie już przy zabytkach. Myślę, że to będzie ciekawa wędrówka po doskonaleniu się rzemiosła stolarskiego, nie tylko powstaniu, ale doskonaleniu się tego rzemiosła, ponieważ to, co wymyślono właśnie wtedy, czyli jak wspominałam, między XV a XVI wiekiem, przetrwało do dnia dzisiejszego. Te techniki łączenia są identyczne jak dzisiaj. Mało tego, narzędzia są nawet bardzo podobne. Na wejściu na wystawę jest przedstawiona taka rycina z wizerunkiem stolarza stojącego w zakładzie stolarskim z 1425 roku i w ręku ten stolarz trzyma strug. Łatwo go odgadnąć, co to za narzędzie, bo właśnie jego kształt jest bardzo, bardzo podobny do współczesnych strugów. Od tego czasu prawie się nic nie zmieniło. To również potwierdza na przykład strug eksponowany na wystawie pochodzący z 1629 roku i inne strugi, które powstały później, w XIX czy na początku XX wieku. Ich forma, ich kształt i mało tego, jakby użyteczność, ich funkcja nie zmieniła się. Chciałabym właśnie opowiadając, czy przedstawiając naszą kolekcję, opowiedzieć historię o tych początkach, a jednocześnie właśnie doskonaleniu się tego rzemiosła stolarskiego. Rzeczywiście ta, jak powiedziała pani kurator, ta nasza kolekcja jest ze wszech miar reprezentatywna i rzeczywiście też potwierdzam, że no, mając na uwadze właśnie plany nasze na przyszłość, bardzo nam zależy, aby właśnie te wyselekcjonowane, najbardziej reprezentatywne, ale też najciekawsze eksponaty znalazły się na wystawie stałej. Ja jeszcze winien jestem Państwu informacją, a jest jakby swoistym dopełnieniem, mianowicie, że tu mamy również okazję, bo to za każdym razem warto podkreślić, no, zetknąć się z oryginalną i rzeczywiście wpisującą się w kontekst prezentacji, ale też miejsca, scenografię. Tutaj muszę podziękować za jej przygotowanie, czy też jej zrealizowanie panią Edycie Białackiej i pani Klaudii Masło. Proszę Państwa, jeżeli Państwo mają pytania do pani kurator, to oczywiście jest ku temu stosowna okazja, a zapewne również jeszcze większa jest po to, aby wykorzystać
no, możliwość udania się z autorką wystawy, autorką katalogu. Ja jeszcze nadmienię, że przygotowaliśmy również przewodnik dla dzieci i młodzieży, mając właśnie w szczególności na uwadze ten charakter edukacyjny, dydaktyczny tej wystawy, aby było to rodzajem wsparcia, wspomożenia ich obecności tutaj na wystawie. Na to zawsze bardzo liczymy. Tak jak powiedziałem, ta frekwencja nas ogromnie cieszy i rzeczywiście potwierdzamy, że jest ona osiągnięta jakby wysiłkiem całego zespołu. Tu też zwracam Państwu uwagę dyskretnie, acz myślę, że też konsekwentnie coraz częściej Państwa oswajamy z tą naszą nową przestrzenią. Tu co rusz pojawiają się dodatkowe jakby didaskalia. Proszę mi wierzyć, już ten okres takiego przetrzymywania jakby tej niecierpliwości ma się ku końcowi i już w najbliższym czasie zaprosimy Państwa rzeczywiście do funkcjonującej ponownie kawiarni Muzeum Narodowym. Kawiarni, którą mam nadzieję, no, będzie tutaj też nie lada atrakcją, bo wszak muzeum to nie tylko wspaniałe wystawy, niezwykłe kolekcje, ale też myślę miejsce, do którego warto przychodzić i na swój sposób oddawać się przyjemnością nie tylko ducha, ale i ciała. I nad tym obiecuję, że już bardzo intensywnie pracujemy. Dziś chyba tyle. Jeżeli Państwo mają pytania, to proszę uprzejmie, a ja bardzo serdecznie Państwa zapraszam na ostatnie piętro, czyli trzecie, gdzie Pani Kurator przedstawi Państwu naszą wystawę.